Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Ja chciałem się zapytać jeszcze o... Jest taki projekt złożony przez samorządowców, obywatelski projekt, który oprócz podwyżki z PIT-u i z CIT-u wprowadza też taką nową regułę, czyli subwencję ekologiczną. Czy jest szansa, żeby ta subwencja ekologiczna była wprowadzona? Skarby takie jak... Skarby ekologiczne, takie jak lasy... Przepraszam, panie pośle, mogę prosić prawą stronę o ciszę. Lasy, tereny chronione są skarbem nie tylko tych ludzi, którzy mieszkają na tym terenie, ale też całego narodu. Dlaczego tylko ci ludzie zamieszkali na tym terenie muszą utrzymywać ochronę tych obiektów, ogranicza to i to zasadniczo ogranicza możliwość rozwoju w tych gminach. Dodatkowo subwencja przedszkolna, o której tu chciałem wspomnieć również, obiecana została 500 milionów złotych. No, w każdym razie ogromny plus to by był dla samorządów, gdzie wspierane jest przecież już od dłuższego czasu rozwój nauczania przedszkolnego, a tych pieniędzy ciągle nie ma. Czy mogę liczyć na wprowadzenie tej subwencji przedszkolnej oraz ekologicznej i kiedy? Dziękuję bardzo.